Sorry, sorry. Ale wiecie, jak to jest na wakacjach. Słuchajcie, kochani, no co, no ja jestem na pięknej, słonecznej Dominikanie. Co prawda już końcóweczka, ale nie zapominam o pewniaczkach. Mało tego, mam zamiar być i oglądać te wszystkie walki na KSW67 z bliziutka. Nie będę oczywiście typował wszystkich pojedynków, ale wrzucę kuponik, który mam nadzieję przyniesie nam wszystkim dużo zieloności i dużo szczęśliwości. Pierwszy pojedynek, który chcę typować, to Page kontra Śmiełowski. Faworytem tego starcia Filip Page, ale jeżeli mam tutaj zaryzykować leciutko, bo nie znacznym faworytem, to ja skreślę Śmiełowskiego. Myślę, że chłopak oprócz gabarytu ma argumenty do tego, aby może nie skończyć przed czasem, ale wypunktować Nitro z Chorwacji. Dobrze, po takim kanadyjskim słońcu lekko się schłodzić. A na pewno po pojedynku Grzebyk Bartosiński wszyscy będą musieli wziąć właśnie taki zimny prysznic. Grzebyk faworytem, a mój typ? Bartosiński, wciąż niepokonany i ten chłopak naprawdę ma papiery, aby zajść wysoko. Także troszeczkę wbrew oczekiwaniom, wbrew kursom. Czekajcie. Adrian Bartosiński. Zmiana pogody, bo zmiana również w karcie. Wypada Padilla ze starcia z Michaliszynem. W jego miejsce wchodzi Amir Zajew, ale nie zmienia się tutaj mój typ. Dalej konsekwentnie typuję jako zwycięzcę Igora Michaliszyna. Zmiana również niestety w starciu w kategorii półciężkiej. Erslan miał walczyć z Meżijewem, a szkoda, bo to była konkretna bójka. W jego miejsce wchodzi Bittencourt, który wrócił po 3 latach przerwy, ale to nie był udany powrót. Oczywiście przegrana z solidnym zawodnikiem, ale nie zmienia to faktu, że stawiam, że Erslan w tym pojedynku zwycięży przez TKO. Także wiecie co? Wracam jednak do ciepełka. No i czas na typowanie walki wieczoru. Phil de Vries kontra Darko Stosic. Starcie wagi ciężkiej, na pewno będą ciężkie pięści. Faworytem zdecydowanie Phil de Vries i pewnie jeżeli chcecie kreślić zwycięzcę, to skreślajcie Anglika. Ja natomiast podbiję lekko kulcik wyżej i zaznaczam, że ta walka skończy się przez knockout albo knockout techniczny. Także kochani, ja już powoli zbieram się na samolocik. Widzimy się na KSW 67, a wszystkim oczywiście życzę zieloności.